Najłatwiejsze drzwi do wyważania takiego siłowego to są drzwi prawe, otwierane do wewnątrz. To są takie drzwi i od takich drzwi zaczynamy nasze szkolenie. I zazwyczaj zaczynamy od otwierania tych drzwi łopatką i tylko łopatką. Jak to zrobić? Musimy najpierw tą łopatkę wsadzić w szczelinę w drzwiach. Najlepiej jest tego chuligana rozpędzić i w tą szczelinę go po prostu wbić. Możemy też narzędzie dołożyć do drzwi. Jeśli jest druga osoba i drugie narzędzie, na przykład topór, to możemy tego chuligana w tą szczelinę wbić. Kiedy narzędzie będziemy mieli osadzone w szczelinie, to zazwyczaj jeszcze sporo strażaków zaczyna albo pchać tego chuligana, albo stojąc z drugiej strony go ciągnąć, wykonując taki ruch w poziomie. Jeden strażak nie jest w stanie, przychodzi do pomocy drugi, trzeci i później kończy się na tym, że idą po wyważarkę hydrauliczną, bo nie mają siły. A żeby więcej siły z tego narzędzia wyzwolić, to zamiast robić ten ruch w poziomie, trzeba wykonać taki ruch w pionie w dół. Drzwi się otworzyły, pojawiła się w tych drzwiach szczelina i moglibyśmy teraz tą łopatkę przełożyć dalej w tą szczelinę. I jeśli te drzwi jeszcze się trzymają, to wykonać kolejny taki pionowy ruch. Niestety te drzwi sprężynują, cały czas pracują i będą chciały się zamknąć. Więc zanim tą łopatkę wyjmiemy i przełożymy dalej, trzeba na przykład przy pomocy klina te drzwi sklinować, wsadzić klina w szczelinę. Można go dobić, żeby nie wypadł. I teraz mamy cały czas tą szczelinę otwartą, możemy łopatkę wsadzić znowu głębiej i wykonać kolejny taki sam ruch pionowy w dół. Drzwi zostały otwarte jeszcze bardziej. Jak czujemy, że już trzymają się na jakichś niewielkich elementach, możemy wykorzystać ten pierwszy, gorszy dla nas ruch poziomy i otworzyć drzwi głębiej. To były te najłatwiejsze drzwi, a więcej o drzwiach trudniejszych dowiecie się z naszych szkoleń. Mamy jeszcze wolne terminy na czerwiec i lipiec i bardzo serdecznie zapraszamy.